Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, cześć i czemem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał Zapraszamy do Malta. Jak widzicie, znajdujemy się nad stacją Pole Mokotowskie, ale więcej o szczegółach dzisiejszej inwestycji, jak zawsze, Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy stacji metra Pole Mokotowskie. Za mną, jak i po drugiej stronie Alei Niepodległości, mają powstać windy. Windami zjedziemy na poziom antresoli, stamtąd będziemy musieli przejść do kolejnej windy, którą przejedziemy na poziom peronu. Koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, tak to mniej więcej będzie wyglądać jak na tym schemacie. Żółte windy to są te nowe, które są planowane do realizacji i będą budowane już niedługo, a istniejące windy to są oczywiście te białe. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi też o lokalizację wszystkiego. Nie mamy bezpośredniej windy, jak widzicie, na przystanki tramwajowe, ale o tym później powiem w ciekawostce, bo najpierw mamy oczywiście to, co mamy właśnie na ekranie, czyli wyjścia po drugiej stronie. Trzeba pamiętać, że windy na stacji metra Pole Mokotowskie są, ale tylko i wyłącznie na stronie południowej stacji. W północnej stronie nie mamy czegoś takiego. Przy południowej stronie stacji mamy tylko i wyłącznie trzy windy, też bez windy bezpośrednio na przystanki tramwajowe. Wyjścia są oczywiście wszędzie, bo również na przystanki tramwajowe. Natomiast jak widzicie, no tutaj akurat ostatnio te windy faktycznie miały swoją renowację ostatnio i całkowicie przeszły metamorfozę, jeżeli chodzi o jedną. Ale ogólnie działa to jak działało. No i ponieważ kiedyś nie było aż takiego nacisku na możliwość dojazdu dla wszystkich na stację metra, dlatego są tylko i wyłącznie z jednej strony windy. No już nie mówiąc oczywiście o względach finansowych. No ale ponieważ oczywiście byłoby przyjemnie, aby dojazd na przystanki tramwajowe, czy ogólnie przystanki autobusowe z różnych stron, był w miarę jak najbardziej realny dla wszystkich pasażerów, jest tutaj realizowana właśnie ta inwestycja, aby również na Polu Mokotowskim dało się w miarę sensowny sposób dotrzeć. No i ile tutaj bezpośrednio już jakiś czas temu został ogłoszony przy tych dokumentację projektowo-kosztodysowo, to wszystko się już zakończyło. W 12 marca, tam 160 dni temu mniej więcej, to wszystko się działo. Prace budowlane mają być wykonane mniej więcej w 80 dni, a jak to wyglądało, bo to było jeszcze przed projektowaniem, teraz tę informację przeczytałem. Aktualnie mamy taką informację. Przy stacji metra Pole Mokotowskie będą nowe windy. Trzy dodatkowe dźwigi ułatwią wejście na stację od strony ulicy Stefana Batorego. Mają być gotowe za rok, czyli mniej więcej to się nie zmieniło. Stacja Pole Mokotowskie ma już 27 lat. Razem z pierwotnym oddaniem do użytku linii metra M2 wtedy obowiązywały inne standardy budowy takich obiektów wind ułatwiających dostanie się na stację osobom z niepełnosprawnościami, seniorami czy podróżującymi z dziećmi w wózkach. Zbudowano tylko je w południowej stronie. Podobnie było na innych stacjach najstarszego odcinka metra. Dlatego systematycznie modernizujemy i dotychczas wybudowaliśmy dodatkowe windy na metro Imielin, dwie Stokłosy, dwie Ursynów, dwie Racławicka, jedna i Służew, jedna. Tak to wygląda. To jest oczywiście całe przejście podziemne, które Wam teraz pokazuję, gdzie będą się znajdować właśnie nowe windy. Tu są wyjście na przystanki tramwajowe, choć przystanki tramwajowe już są w miarę dostępne dla osób niepełnosprawnych, ponieważ zostało wytyczone do nich specjalne przejście, jak widzicie tutaj z boku, bezpośrednio do przejść dla pieszych właśnie na Stefana Batorego. No i tutaj mamy bezpośrednie też przejście w tymże miejscu. Zaraz zobaczycie mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajdują się te stare kitowe, będzie pierwsza winda, która się będzie znajdować właśnie w tymże miejscu, bezpośrednio tutaj obok tej ulicy, zejście na dół schodami i mniej więcej też to kawałek dalej będzie się znajdować właśnie te wejście. Ale lecimy dalej z informacjami, bo wy tutaj na ekranie będziecie widzieli wszystko z wizualizacjami, projektami i wszystkich wind, jak to jest po tej stronie. Teraz widzimy mniej więcej, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o windę zachodnią w nawie północnej stacji. Mniej więcej właśnie w tymże miejscu, gdzie jest ta reklama, która parę razy się przewinie jeszcze przed ten film, będzie właśnie ta winda, którą teraz widzimy na wizualizacji. Tak ona tutaj będzie wpasowana mniej więcej. Winda nie przechodnia, tylko bezpośrednio z jednymi drzwiami. Będzie się znajdować w tymże miejscu, jeżeli chodzi o usytuowanie całego rejonu w tymże miejscu. No i oczywiście nie można zapomnieć też elementu takiego, jak to będzie wyglądać na poziomie minus 1. Widzicie, tutaj jest bezpośrednie przejście i będzie taki mały w teorii przedsionek, ale bezpośrednio, bez drzwi.
Teraz dwie windy zostały wybudowane na stacji Polomokotowskie, będą budowane, po obu stronach Alei Niepodległości, przy już istniejących zejściach do metra. Na wysokości ulicy Bruna będzie można nimi zjechać na poziom antresoli stacji, a potem przejść do trzech ciej nowej windy dowożącej na peron, która znajdzie się obok bramek. W ramach inwestycji na Głowicy Północnej zostanie zainstalowane nowe oznakowanie dodatkowe, listwy prowadzące i metalowe guziki. Pojawią się również zaktualizowane mapy topograficzne, tyfolograficzne, przepraszam, błąd mój, uwzględniające nowe windy. ZTM podpisał umowę na budowę nowej windy z warszawskim przedsiębiorstwem mostowym Mosty spółka ZO Budownictwo. Wykonawca ma realizację całego przedsięwzięcia ma rok. Jego koszt zamyka się w kwocie 9 milionów i 200 tysięcy. Tyle to będzie kosztować. Tu sobie przechodzimy bezpośrednio obok bramek, które widzicie właśnie na dole, na poziomie antresoli. Ja tylko przypomnę, że stacja metra Polomokotowskie nie jest przygotowana jako stron, bo nie ma wszystkich zamknięć, chociaż była budowana jeszcze jako stron, ale po prostu pieniądze zniknęły podczas budowy pierwszej linii metra. Tu będzie ta winda na górze. Tak będzie mniej więcej wyglądać, czyli bezpośrednie wejście na parking, proszę bardzo. Jak i również ułożenie bezpośrednio tutaj poziomie, możecie sobie zobaczyć z lotu ptaka właśnie wyjście w kierunku parkingu, jak i również macie tutaj poziom minus 1 z bezpośrednim zejściem. No wyjście będzie bezpośrednio na ten słupek, ale miejmy nadzieję, że to będzie dobrze zlokalizowane i rozlokowane. Na boki byłoby o wiele lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jak będzie, no to zobaczymy oczywiście z czasem. W tymże miejscu właśnie to będzie się znajdować, to wyjście. No i jeszcze oczywiście mamy jedną windę, która będzie realizowana podczas tej całej inwestycji. To jest winda bezpośrednio na poziom peronu i ta winda, powiem wam szczerze, że jak dla mnie przynajmniej, jest najciekawszym elementem całej tej inwestycji, ponieważ tak, no mamy bramki oczywiście, wiadomo, że będzie musiała być, jest już bramka zresztą dla niepełnosprawnych tutaj zlokalizowana, no i są bramki, wszystko ładnie wygląda, a tu za antresolą, w tym miejscu będzie wsunięta ta cała ściana, którą teraz widzicie, i będzie nowa antresola wybudowana bezpośrednio nad schodami. Takie teraz patrzymy na wprost, będzie zejście górą, czyli jedna ściana, ta, którą teraz widzicie właśnie na wprost, jej nie będzie. Będzie tutaj barierka, będzie przejście i dojazd do nowego łącznika, który będzie w tym miejscu. Będzie tutaj łącznik antresoli pomiędzy dwoma ścianami. I tutaj będzie dojście na kładkę, która będzie prowadzić bezpośrednio na środek stacji, która będzie się znajdować w tymże miejscu. Tak jak widzieliśmy, tutaj są nowe też reklamy. No i będzie zjazd windą bezpośrednio na stację. Także tak jak tutaj widzicie, też przy okazji możecie zetknąć, że są wymieniane te aktualnie nośniki reklamowe na całej pierwszej linii metra, na te, które mają oczywiście większą powierzchnię i świecą diodami LED, kiedy pociągu nie ma na peronie. Winda będzie się znajdować bezpośrednio przy tym słupku z informacjami, bezpośrednio obok. Jeśli pytacie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o całą wizualizację, możecie zobaczyć. I tak jak mówiłem, jest to specjalne dojście do windy. Winda będzie się znajdować całkowicie na terenie peronu z zjazdem. No i co warto podkreślić, jest faktycznie to dojście i ten element kładki bezpośrednio nad całością. Winda, no oczywiście nowa, przeszklona, tak żeby można było sobie na nią popatrzeć. I domyślam się, że będzie pneumatyczna ze względów na takich, iż jest mało miejsca w tymże rejonie, żeby zrealizować tutaj cokolwiek innego. Także tak to wygląda. Tutaj właśnie widzicie te łączniki. No i tu macie oczywiście całe dojście, jeżeli chodzi o ten łącznik. Domyślam się, że to przejście powinny być tutaj jeszcze jedne bramki, jeżeli chodzi o dojście do windy, tak aby spokojnie osoby niepełnosprawne mogły tutaj wjechać przez te bramki specjalne nowe z czytnikiem kodów QR, które się pojawiły ostatnio jakiś czas temu na pierwszej linii metra. Tak to wygląda. Trzy nowe windy, tylko ja tak powiem w skrócie, że ZTM bardzo długo próbowało wybudować te windy i było już parę przetargów na budowę, za każdym razem wychodziło ponad budżet ZTM-u, no i teraz ostatecznie udało im się to zrealizować i będziemy czekać, aż faktycznie będzie budowane i będę wam pokazywać to też na przestrzeni tam co dwa miesiące mniej więcej, może jak mi się uda, progres zaawansowania budowy przy tych windach, ale teraz czas. No oczywiście jeszcze ciekawostkę bezpośrednio również od Jakuba Sukuta, gdzie jak widać jest już trochę ciemno, inaczej niż na tych zdjęciach z drona. Halo, halo? W miejscu, w którym się znajduję, może powstać winda. Winda, która łączyłaby przystanek tramwajowy z antresolą, która znajduje się pod nami. Jeżeli Zarząd Transportu Miejskiego znalazłby pieniądze na budowę tej windy, wtedy byłaby to opcja do aktualnej inwestycji. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.
Dokładnie tak jak Sykut powiedział, teraz możecie zobaczyć na poziomie minus 1 w antresoli, w tymże miejscu mniej więcej na wprost, znowu przy tej reklamie z flagą Ukrainy, znajdowałaby się nowa czwarta winda bezpośrednio przystanki tramwajowej. Według mnie ta winda jest najważniejsza. Jest przewidziana w opcji, jeśli ZTM-owi udałoby się znaleźć trochę jeszcze funduszy na realizację jej. Ta winda jest oczywiście trudniejsza, no bo faktycznie ona jest bezpośrednio obok torowiska, no i jeszcze w innym miejscu peronu. Ogólnie jestem bardzo ciekawy samej realizacji, jak to będzie robione. Już wiemy, jak to wygląda ciekawie przy przebudowie i wymienie schodów ruchomych na stacji Metropolitechnika, że tam jest bardzo mało miejsca. Budowanie tutaj windy bezpośrednio na środku peronu może być jeszcze bardziej odjechanym i ciekawym elementem, jeżeli chodzi o inwestycje metra na starym odcinku w ostatnim czasie, więc faktycznie trzeba wziąć to pod uwagę, że może być całkiem ciekawie. Tak jak widzicie, stara winda jest, działa, ja z niej korzystam w miarę regularnie. Ale to byłoby na tyle, z tego mniejsza z tym. Z tego zapraszamy do metra, już mi się myli. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro może będzie film z LK7, czyli linii kolejowej bezpośrednio do Warwata, a ta inwestycja będzie za 2 miesiące. Cześć!